Witam was w kolejnym odcinku Grania Magiem THL 2. Zakończyliśmy sobie poprzednio w tym miejscu na 15 poziomie. Mamy tutaj unikalnego Threshera, czy miażdżyciela, jak zwał, tak zwał, który jest niestety niewrażliwy na zarówno na ogień, jak i błyskawice, przez co nie możemy go zablokować w żaden sposób. Mamy tak na dobrą sprawę do dyspozycji tylko Arcane Star, który niestety, jak się okazało, zadaje bardzo mało. Ten czar jest niestety dość słaby. Dodatkowo często pudłujemy. To niestety nie pomaga. I za bardzo nie jesteśmy tutaj w stanie nic użyć. Nie mamy nic innego poza tym jednym zaklęciem. Mamy tu co prawda Stone Curse, ale niestety Stone Curse nie działa tutaj do końca tak, jak działał w oryginale. Mianowicie, owszem, zamienia potwory w kamień, tylko że potwory zamienione w kamień tutaj są niewrażliwe na jakikolwiek atak. Tak więc można ten Stone Curse traktować jako taki paraliż, zatrzymanie w czasie, ale nie możemy zyskać w ten sposób, że możemy tego potwora sobie bezkarnie lać, kiedy jest w postaci kamienia. Ale myślę sobie, że moglibyśmy tego Stone Curse'a jednak użyć tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu ustawić się w odpowiednim miejscu, odpowiednio daleko od tego potwora i móc sobie, prawda, na spokojnie potem w niego prać do momentu, aż znowu podejdzie do nas. Potem go znowu zamienimy w kamień, znowu odejdziemy sobie nieco dalej i będziemy go dalej prać. Tylko że jest taki problem, mianowicie nie wiem, ile czasu ten Stone Curse będzie działał. Poza tym wydaje mi się, że podczas tej zamiany potwór nadal może się leczyć. Więc jak mało temu potworowi zadamy, zamienimy go w kamień, zmienimy pozycję i będziemy czekać, aż się z powrotem odmieni, to może tak być, że on już się nam wyleczy. Dlatego nie jestem do końca pewien, czy to będzie miało sens. Musimy sobie to ocenić w praktyce. Nie mam tego kompletnie jak inaczej sprawdzić. Zaklęcie mamy na poziomie drugim, nie kosztuje ono dużo, ale magii mamy całkiem sporo i nie wiem, jak to się przekłada na czas trwania tego zaklęcia. Nie wiem nawet, ile bazowo ono trwa, czy w ogóle magia ma jakiś wpływ na to. Prawdę mówiąc, ja w ogóle tego zaklęcia nie używam. Nawet jak grałem magiem wcześniej, to jakoś niespecjalnie były odpowiednie okoliczności, by tego użyć. Tym bardziej właśnie, że no, to nie działa tak samo jak w Diablo 1. Więc tym bardziej mam tutaj pewne zaległości, powiedzmy. Ale dobra, spróbujmy sobie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przypiszemy sobie może, chociaż nie mam za bardzo skrótów pod to. Stone Curse mieliśmy chyba pod jakimś skrótem, tylko nie wiem, który. Moment, muszę sprawdzić. Na Hybiu trafił. Gdzieś on był, ale nie pamiętam pod którym. Pod F. Mamy Stone Curse pod literą F. Dobra. Okej. Okay. No dobra, spróbujemy sobie tak jak poprzednio, identyczny sposób. Mamy 16 potworów w bitwie z tym, co jest. Dobra, koleś, stójże w miejscu. I odliczamy, ile działa ten stopnic. Dobra, nie działa długo z tego, co widzę. Nie działa długo. Nie działa zbyt długo. Kurczę, co jest? A, nie mamy charge'ów. Cholera. W takim momencie bym musiał prysnąć. Dobra. Za to mamy teraz więcej czasu. Możemy się... A, no tak, bo mam uszkodzoną. Cholera. Stójże, gościu. Pauza. Nie, dobra. Nie będziemy sobie tu korzystać z many jednak. To jest zawracanie, że tak powiem, gitary. Wypróbujmy sobie ten nasz patent. A nie! Stone Curse jednak uniemożliwia leczenie się. Zobaczcie, w ogóle nam się nie leczy.
No, to super. To jednak jesteśmy w stanie gościa rozwalić. Świetnie. Musimy tylko w porę reagować. No proszę. Zawsze jest jakieś wyjście. Aj, mieliśmy jedno. Muszę się jeszcze pozbierać, bo jestem troszkę taki zdezorientowany na razie. No, to ja nie jest na tym. Kurczę, musimy go w dobrym miejscu sobie skamieniać, żeby stał idealnie równo. O, idealnie. Dobra, przygotujemy się i znowu sal wypuszczamy. Aj, tylko jego koleżcy tu biegną. Tego niestety nie przewidywałem. No niestety, blokada przestała działać. Albo możemy go sobie rozwalić. Ach, cholera, no tak mało zostało mu życia. Dobra, pozbyliśmy się go, okej. Tylko nie wiem, czy tu więcej ich zaraz nie wyjdzie. Kontrolujemy sytuację. No i elegancko go sobie rozwalimy teraz. No proszę. Można, można. Jak najbardziej można. Byłem tak święcie przekonany, że nie mamy żadnych tutaj opcji ruchu. Ale jednak się myliłem. Jak widać, zawsze się można czegoś nauczyć. Nieważne ile czasu się gra w daną grę. Super, super, naprawdę. Bardzo się cieszę, że udało nam się tu rozwalić. Szczerze mówiąc, już myślałem, że będziemy musieli to po prostu zostawić. Że po prostu będziemy kompletnie bezradni. Ale na szczęście się udało. Teraz możemy sobie na spokojnie ten poziom skończyć. Gdzież tu klucz za ścianą się kręci dziad? Zaraz tu sobie zorganizujemy jakieś miejsce. Okej, dobra. Nie wiem, czy te hydry mają zasięg? Chyba tak. Trzeba je tak ustawić, okej. Ja nie postawiłem ściany ognia. A, nie mamy tej magii, cały czas zapominam. Już z przyzwyczajenia. Musimy sobie naprawić ten kostur, bo inaczej nie mogę uzupełniać tych ładunków tutaj. Not enough mana. Nie zdążyłeś, nie tym razem. Dobra, udało się. Save game. Mamy tutaj jeszcze jedną ekipę. To już skórki pójdzie. Są te przydupasy tego bossa. Ho, ho! Pięknie! Punkt w punkt, idealnie. Ostatni potwór na poziomie. Dostaliśmy level up. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, oczyściliśmy sobie poziom. Gdzie tu było zejście na niższy? Chyba gdzieś tutaj, jak się nie mylę. Tutaj mamy. Dobra, okej. Okay. Idziemy sobie do miasta. Udało nam się cały ten poziom zbadać bez wracania się do miasta. No to całkiem niezłe osiągnięcie, chociaż boli mnie to, że niestety tyle szło faili i musieliśmy tą grę wczytywać. Dało się naprawdę tego uniknąć.
No ale niestety, Mac to nie jest moja ulubiona postać, od razu mówię. Nie wiem, czy już o tym nie wspominałem nawet. Mac to nie jest moja ulubiona postać. Więc mój skill, jeśli chodzi o granie nim, też nie jest jakiś wybitny. Jak sami widzicie, trzeba naprawdę bardzo szybko myśleć tutaj, bardzo zręcznie się przełączać między tymi wszystkimi skrótami, żeby tutaj sobie dawać radę. Trzeba mieć maksymalną świadomość tego, co się potrafi, co można zrobić, a czego nie. Gdyż często właśnie są takie sytuacje, kiedy pozornie wydaje się, że coś jest nie do zrobienia, a w praktyce jednak da się. Dobra, już nie będziemy sobie słuchać tej kwestii, bo jest dość długa. Poza tym każdy ją chyba doskonale zna. Kane nam tutaj wreszcie zdradził, jak się naprawdę nazywa, bo tutaj tak naprawdę nie wiadomo, że on się nazywa Deckard Kane. Nie wiadomo w ogóle, kim on jest. Nie wiadomo tego, że jest Horadrimem, jednym z ostatnich. A właściwie ostatni. Mówi nam też tutaj właśnie o tym Lazarusie. O tym, że musimy ocalić tego księcia Albrechta, syna Leorika. No to wszystko to jest, wiadomo, to samo, co było w Diablo 1. Dobra, zidentyfikujemy sobie. Sprzedamy się. Co my tu mamy? Tak sobie znowu Resist Cold, to się nie przyda. Co tu mamy? O! Refilling of the Force. To jest ciekawe. Procentowa regeneracja many, co prawda nie najwyższa. Później będziemy już spotykali chyba regenerację rzędu 100%, to będzie już naprawdę dobre wtedy. A my tu mamy tylko 58, no to nie jest za dużo. Ale zobaczymy, jak to się przełoży zaraz na te obrażenia. Hollybolt. Hollybolt. Dobra, na razie to zostawimy. Tak jak powiedziałem, będziemy się starali chyba zbierać te Hollybolty. Te buty niby nam nic nie dają, poza tą siłą, ale za to tej siły jest tutaj całkiem sporo. Nie wiem, czy będzie nam kiedyś potrzebna do czegoś. Więc powiedzmy, że na razie sobie to zostawię. Tutaj widzę chyba jakieś nowe buty nam poleciały. Tej bazy jeszcze nie widzieliśmy. Z tego wszystkiego nawet się nie przyjrzałem, jak się one nazywały przed identyfikacją. Później sobie to sprawdzę. W sumie nie dają nam nic konkretnego. Mają tylko więcej wymagań, bo jeden defa więcej dają, więc sobie to od razu sprzedamy. To nie ma co. To zostawimy w razie czego. Relikt Stonecursa nam niepotrzebny, gdyż mamy to zaklęcie i bez problemu go możemy używać. Link na MF-a. Nie, MF-em się nie będziemy na razie interesować. To sobie też na razie zostawię, chociaż ten Valor jest jednak, wydaje mi się, lepszy chyba. Chociaż tu mamy jeszcze Resist Arrow i trochę więcej many, ale nic się chyba nie stanie, jak jeszcze sobie tego nie damy. Dobra, naprawimy się. W premkach coś było ciekawego? Chyba nic. Wszystko czerwone. Wiem, że rozważałem dawanie punktów w jakieś tutaj deksy czy żywotności, ale na razie chyba jednak zostanę przy tej magii. Dam sobie jeszcze do 90, żeby móc sobie te perki podnieść. I możemy sobie dać willpower, jeszcze więcej many i kolejne punkty do regeneracji. Tak. I cóż, po tym co zaobserwowałem, jeśli chodzi o skuteczność tego Arcane Stara, myślę, że jednak zainteresujemy się tym perkiem Master Caster. To jest chyba jednak dobry pomysł. Gdyż no, całkiem sporo tych kul jednak przelatywało przez tych wrogów. To nie było niestety fajne. Czasami może tak być, że jeden miss może zmienić wszystko. Dlatego będziemy się starali tutaj brać to pod uwagę, tą skuteczność. Nie możemy jej chyba lekceważyć, tak mi się wydaje. O, tutaj mamy Fast Casting Speed. To ciekawe. I do tego jeszcze Resist Magic. Ten amulet moglibyśmy sobie nosić. W sumie to ten też jest fajny. A właśnie, mieliśmy sprawdzić tą regenerację, ile nam tutaj to daje.
9 punktów. 9. No to nie jest tak bardzo dużo. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie ponad 10. Więc chyba jednak sobie to odstawimy, ale to bym już chyba sobie przetestował. Tym bardziej, że mamy tu Resist Magic, który właściwie jest nam potrzebny. Myślę, że na Resist Fire też trzeba się będzie tutaj przezbroić, ale to może przy samym Lazarusie sobie to zrobimy. Bo na razie chyba nie powinno na naszej drodze nic takiego być strzelającego ogniem. Kupimy sobie więcej mikstur. Wydaje mi się, że gdzie jak gdzie, ale u Lazarusa mogą nam się przydać. To całkiem sporo. Kasy mamy dużo na szczęście. I oby tak zostało. Kurczę, nie, no ten ogień naprawdę mnie niepokoi. W sumie mamy nadmiar na błyskawice, więc możemy sobie chyba coś tutaj dać na ten ogień, jakiegoś ringa chociaż. 39,50. No niech będzie, na razie tyle. Amulet na razie zostajemy przy tym, bo chciałbym widzieć, co będziemy mieli przed drogą, przed sobą. Ale normalnie myślę, że zmienimy sobie na ten amulet, żeby szybciej strzelać. Zresztą zaraz go sobie przetestujemy. Dobra, otworzył nam się portal do ołtarza. Do spaczonego ołtarza. Jestem ciekaw tej szybkości, sprawdźmy sobie. Normalna szybkość to będzie coś takiego. 5, 6, 7, 8, 9, 10, coś takiego. A na fast? No wydaje mi się, że minimalnie szybciej. Minimalnie szybciej strzela, to chyba widać. Chociaż oczywiście później będziemy mierzyć sobie faster i fastest casting speed, no to już na pewno będzie zauważalne i to znacząco. Będziemy strzelać jak z karabinu wtedy. Ale to jeszcze za wcześnie oczywiście na takie cechy. No dobra, teraz musimy bardzo uważać. Nie wiem kompletnie czego się tam spodziewać. Już nie pamiętam, jakie tam potwory miały immuny. Jaki tam był układ tej lokacji. Więc niewykluczone, że jedno podejście za pierwszym razem nie uda nam się tutaj wyczyścić tego poziomu. Ale obym się mylił. Obym się mylił. Dobra, ładunki mamy pod F8. Jest, dobra, ok. Wszystko chyba mamy. Wchodzimy. Widzimy aż zanadto. Tu chyba nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o układ. Prawie nic. Na wyższych poziomach trudności będzie pewnie dochodziło więcej tych pochodni, które będą ograniczały nam takie zapędy, jak zapędzanie tutaj wrogi, jakichś magów czy coś, ale to właściwie dla wojowników ma bardziej znaczenie. Tu też zamiast tych ścian pewnie jakieś kraty będą, żeby tutaj nas widzieli. Ale tu na szczęście mamy jeszcze trochę więcej ochrony. Dobra, na light, okej. Okay. One tutaj tak niefortunnie stoją, że tylko ta jedna środkowa nam zadaje obrażenia. A one, jak widzicie, walą w ścianę. I możliwe, że w przyszłości będziemy właśnie dążyli do tego, żeby właśnie w ten sposób walczyć z jakimiś wrogami, którzy będą strzelać. Będą dla nas bardzo, no, silni. Będziemy ciężko znosić ich ciosy. Widzicie, nie muszę nic robić. Oni nie ma szans, nie trafią nas po prostu. W ten sposób. Nie ma takiej opcji. A my z kolei możemy. Oczywiście mogą się zdarzać sytuacje, kiedy będzie odwrotnie, że to my nie będziemy mogli strzelać we wroga, który będzie przy ścianie za jakimś wąskim przejściem. A wróg w nas tak. Dlatego trzeba mieć świadomość tutaj pewnych takich właśnie niedoskonałości. No bo to są jednak niedoskonałości, nie oszukujmy się. W sumie mógłbym zmienić ten amulet. Ale widzę, że jakoś mocno nie obrywamy od tych kulek. A jednak czuję się o wiele bezpieczniej, kiedy widzę tych wrogów. Widzę, co nas tutaj czeka. Sprawdzę, czy stąd możemy coś... O, możemy. To nic, tylko korzystać. Z okazji, że możemy z Afriko tutaj
bez obrywania sobie ich rozpracować, okej. Dobra. Mamy. Na tej połówce mieliśmy Blood Witches. Ale z tego co mi się wydaje, na górnej będą jakieś inne. Aczkolwiek nadal widzę wrażliwe. A nie, te same. Dobra. Zdawało mi się, że na tej połówce chyba będą inne. Jednak się pomylę. Lesser Orb. Nie no, to jest śmieszne, że nawet telekinezy nie mam. To jest po prostu komedia. Coś te książki za bardzo nie chcą nam zrobić, więc wydaje mi się, że jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy mieli za bardzo szans i tą grę przejść za pierwszym podejściem. Będziemy musieli sobie chyba poparlić jakiś case. Póki co jeszcze dajemy radę, wystarcza to co mamy, ale pytanie do kiedy? Dobra, mamy pierwszych magów. Szczęście dla maga, nie są oni jakoś bardzo problematyczni. Teraz powybijamy ich stąd. Przynajmniej tutaj jest względnie łatwo. Dobra, i znowu tych magów mamy. Możemy sobie tutaj pójść, oni do nas podejdą. Właśnie. To jest fajne, że poprawili im tą sztuczną inteligencję. Bo w normalnym Diablo to oni właściwie mają kompletnie wywalone na naszą postać. W ogóle nas nie gonią, nie przejmują się nami. A tutaj, jak już nas zobaczą, to nie dadzą nam żyć. Dobra, wejdźmy sobie teraz tutaj. Book of Violence, Księga Podłości. Przeniesie nas w to miejsce i otworzy nam tą mniejszą komnatkę. Tak jest. A tutaj nic nie ma prawie, tylko cztery sukuby. Ciekaw jestem, czy dałoby się tutaj teleportować, tak na siłę. Nigdy tego nie próbowałem, bo są takie miejsca, gdzie czasami właśnie da się za ścianę teleportować do tych potworów. Że jest na przykład jedno pole obok nich jeszcze puste, przez przypadek tak zrobione zostało na przykład, no i można się tam przenieść. Ale tutaj mi się to nigdy nie udało, zresztą w sumie nie bawiłem się w takie kombinowanie. To też by nam się to za bardzo do niczego nie przydało, więc tym bardziej nie mielibyśmy po co tego robić. Wizard Boots, telekineza. Możemy sobie to w sumie wziąć. Możliwe... Już nie pamiętam, ale możliwe, że wcześniej nam tych reliktów więcej dorobiło. Gdybym już wcześniej zdał sobie z tego sprawę, że my tego zaklęcia nie mamy nauczonego, to pewnie bym te relikty sobie odstawiał. I teraz w związku z tym, że nadal tego zaklęcia nie mamy, to chyba będziemy sobie te relikty zbierać do czasu, aż nie znajdziemy książki. Dobra, tutaj widzę, nam otworzyło jeszcze tutaj kawałek ściany. W sumie nie powinno tak być. Ale to już nie mnie oceniać, czemu tak jest. No i dobra. Teraz wejdziemy tutaj. Mam nadzieję, że nas nie zdejmą na jedną salwę. Z tymi odpornościami tak średnio stoimy. Ale dobra, wchodzimy. Jakby co, się ich pozamienia w kamień. Zyskamy trochę czasu. Ogień i błyskawice magii. Ach, jak się teleportuje, to nie możemy go zrobić. Ale unika naszego zaklęcia, no kurde. A, bo on chyba nie może być zamieniony w kamień. No proszę. No to nam trochę sprawę komplikuje, zwłaszcza, że on nas mocno wali. Fireballem. Tutaj jeszcze jeden. Dobra. Zaraz coś pomyślimy, tylko muszę się szybko zastanowić, co robić. Przede wszystkim musimy sobie wymaksować Vesna Fire. To jest chyba... To
dość istotne tutaj. Mamy 74. Na razie tak będę kluczył bez sensu trochę. Ewentualnie możemy sobie tego gościa rozwalić. Zaraz pomyślimy, co tu z tym gościem zrobić. To nam trochę komplikuje sprawę, że nie możemy go zamienić w karty. Jeszcze się upewnię, czy aby na pewno. Tak, nie możemy. Mimo że jest wrażliwy na magię, nie możemy go zamienić. Dobra, wymaksujmy sobie jeszcze bardziej ten resist. Gdzie ja tu mam ten amulet? Tutaj jest, dobra. Zaryzykujemy, będziemy bez optyki na razie jechać. No i obawiam się, że tym razem nie mamy wyjścia, co tego Arkanstarem mieć. No, ale jemu już chyba trochę więcej zadałem, no dobrze. Tylko, że on nam teraz będzie uciekał, co bardziej. Tak. Odda jeden cios i będzie uciekał. Jeden albo dwa. Jest! Your madness ends here, betrayer. Uff, udało się. Szczerze mówiąc, bałem się, że będą większe problemy z nim. Ale jednak nie było tak źle. Wystarczyło, że sobie wymaksowaliśmy tylko Fire. Teraz wrócimy sobie do tych naszych rzeczy uniwersalnych. No. I musimy jeszcze wyczyścić resztę lokacji. Dobra. Sprawdzę jeszcze, czy się nagrywa. Nagrywa się, ok. Dobra. Lecimy dalej. Gdyż to jeszcze nie koniec. Jeszcze musimy te jego dwie naczelne koleżanki pokonać. Dobrze, że mogliśmy je przynajmniej zatrzymać tymi ścianami. Teraz pytanie, na którą trafimy, na tą slej... Oj, co ja robię? Dobra, to możemy hydrami sobie skompować. Jeszcze do tego Firebolta dorzucimy. Elegancko, dobra. Co my tu mamy? Pochmurną kulę rzadką. Po tyle leczenia niepotrzebnie wziąłem. Claudisfer, no niech będzie. Chociaż w sumie nagrody będziemy zbierać później. Już miejsca nie mamy. Dobra, tam jeszcze widzę rycerzy. Oni chyba są na ogniu, z tego co mi się wydaje. To jest ta odmiana. O matko, ale nam dużo zadaje. Court Order. Dobra, został jeden mob. Koniec! Udało nam się to wyczyścić. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie trochę trudniej. Zwłaszcza po tamtym 15 poziomie, ale jednak nie było źle. Mamy tutaj jeszcze dwie duże skrzyneczki. Będzie trochę przedmiotów, zaraz sobie je odkryjemy. Ale najpierw się trzeba ogarnąć. Your story is quite grim, my friend. Lazarus will surely burn in hell for his horrific deed. The boy that you describe is not our prince. But I believe that Albrecht may yet be in danger. The symbol of power that you speak of must be a portal in the very heart of the labyrinth. Know this, my friend. The evil that you move against is the Dark Lord of Terror. He is known to mortal men as Diablo. It was he who was imprisoned within the labyrinth many centuries ago, and I fear that he seeks to once again sow chaos in the realm of mankind. You must venture through the portal and destroy Diablo before it is too late. No tak, zlecił nam zadanie na Diablo. Zlecił nam zadanie na Diablo. Przy okazji nam powiedział, że ten chłopak, którego tam zastaliśmy w ołtarzu, że to nie był Albrecht. Że on pewnie wciąż jest w niebezpieczeństwie. No a wiadomo jak było w rzeczywistości, że to właśnie Diablo będzie, można powiedzieć, Albrechtem.
to z jego ciała powstał. To jego ciało opętał, tak jakby. No i musimy go zniszczyć. No dobra, tutaj widzę... ciekawe, w ogóle nie znaleźliśmy tego eliksiru. A powinien on być na 15 poziomie, więc wydaje mi się, że chyba mamy tutaj do czynienia z jakimś błędem. Bo ten eliksir jednak powinien gdzieś być. Nie wiem, może jeszcze będziemy teraz wracać na 15 poziom, rozejrzymy się dokładniej, ale... wydaje mi się, że chyba tego eliksiru tam nie było. A powinien być, chyba że... chociaż... w sumie nie pamiętam, czy czasem... może nie było jakiejś zmiany tutaj ostatnio. Znaczy nie ostatnio, ale już jakiś czas temu. W związku z tym Lagdananem, że ten eliksir przenieśli może gdzieś indziej. Coś mi się kojarzy, ale nie jestem pewien. Możliwe, że się mylę. Mam pewne zaległości tutaj, gdyż od dłuższego czasu gram tylko na multi, a na multi niestety nie ma tych wszystkich zadań. Dlatego jak już coś wprowadzają, jakieś zmiany w tych questach, no to z reguły tak... przeczytam o nich, ale powiedzmy, że nie biorę ich zbyt do siebie, bo wiem, że mnie nie dotyczą. Nie wiem, może jest gdzieś na 16 poziomie, nie mam pojęcia, zobaczymy. Na razie nie będziemy się tym przejmować. Zresztą nie jest to jakieś mega ważne zadanie, jakieś wielkie. Żebyśmy mieli to jakoś bardziej przeżywać, to, że go nie wykonamy. Chociaż no z drugiej strony wiadomo, głupio by było, gdyby przez jakiś błąd było ono nie do zrobienia w tej grze. No ale na to już niestety nic nie poradzę. Dobra, zidentyfikujmy sobie ten szmelc. Greetings! Co my tu mamy? Rezistacji. Nie pamiętam, jak my z tym asydem stoimy. Chyba byle jak. Ech. Więc na razie jeszcze zostawię to. Zobaczę, co tam mamy w skrzynce, w razie czego. Co my tu mamy? Resist Magic 60. No to już fajnie. To już sporo. 8 obrona. W sumie fajna obrona tu jest. Jeszcze do tego 8 dochodzi. Też w sumie fajne. Można by było rozważyć. Tu mam Resist Lightning. Lightning Spell Damage 2x3. Trochę mało. W ogóle jaka nazwa? Valkyrie. Nie, to sobie raczej sprzedamy. Chociaż może dla Lightningu akurat te obrażenia to jest coś normalnego. 2x3. Ciężko mi stwierdzić, bo Lightning jednak trochę inaczej działa. Dobra, by się nam trochę tutaj zrobił burdel. Good day. How may I serve you? Szybko sobie przypomnę, co ja tu mam. Resistacid mamy tylko w tym. Więc można było te buty zostawić w razie co. Tu mamy resist na magic. Nie mieliśmy żadnego hełmu z resem na magię, więc też można to sobie zostawić w razie co. 8 armor. To taka neutralna, powiedzmy. W razie co. Powiedzmy, że to zostawiam tak w razie co. Ciężko jest mi stwierdzić, co dokładnie będzie potrzebne. Czy tego by się nie opłacało wymienić? Myślę, że tak. A to sobie sprzedamy. No z Charged Bolta już i tak nie korzystamy. Ta siła nam w sumie nic nie daje. Zresztą nawet jakbyśmy potrzebowali siły pod itemy, no to... premie do niej... tej kuli, no to nie miałyby sensu, bo przecież switchujemy sobie w jakiś czas broń. Więc by nam ta premia znikała i by nam tutaj uniedostępniały się różne rzeczy, gdyby zależały właśnie... możliwość noszenia zależała właśnie od tej kulki. Dlatego to nie ma sensu, uważam. Good day. Buty jeszcze warto zostawić. W razie co. Przydałoby się też nam coś takiego, ale do Dexa. Ewentualnie do żywotności, bo głównie z tym deksem tu są problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o te tiary. No cóż, zobaczymy, co to będzie. Tu mamy też resist magic i siłę. Tu w razie co lightning? Nie, no dobra, generalnie wydaje mi się, że mamy chyba wszystko. Momencik, tu mamy Resist Magic i Fast Casting Speed, a tu mamy też co prawda więcej, ale nie ma nic innego, dlatego ja to sprzedam.
10% to tam jeszcze dużo nie zmieni. A tak jak już wielokrotnie mówiłem, nie lubię niebieskich przedmiotów. Z jedną cechą. Dobra. How may I serve you? Na chwilę sobie te mikstury tutaj schowamy. Chcę mieć więcej miejsca na te przedmioty. Sobie je szybko pozbieramy. Ale nam się tutaj to światło zbugowało. No niestety, tak to jest na tej rozdzielczości. Co my tu mamy? Ring, cloak belt, cloak. Satin gloves, ring. Satin. O, tu jakieś nowe są. No, one z kolei żywotności wymagają. Ale jeśli chodzi o ich statystyki, nic się nie zmienia praktycznie. Obrona nadal jest krapna. Z 1 na 2 czy 3 rośnie, to tak jakby w ogóle tego nie było. Trochę śmieszne. Dobra. Tu jeszcze jeden portion many został, nawet dwa. Jakieś raksy możemy sprawdzić. Na przyzwoitości. Chociaż ze wstrętem i zniechęcią. Jeśli już, to liczę w tych przedmiotach tylko i wyłącznie na premię do magii. Największą, żeby móc się książek uczyć, jakichś wyższych. Tak na dobrą sprawę, nic więcej. Dobra, tu mamy przejście do Diablo. Jak widzicie, nazwa się zmieniła, ale to tylko nazwa. Dom tu Pandemonium. W sumie, szczerze mówiąc, średnio mi się podoba ta zmiana. Właściwie było dobrze, jak było, no ale to już kwestia gustu, nie będę z tym dyskutował. Hello, my friend. Dobra, zidentyfikujmy sobie to. Greetings. Co my... O kurde, Resist Lightning, 50%. Tu mamy, patrzcie, tu mamy 42%. Tylko jest problem w tym pasie taki, że on ma strasznie mało wytrzymałości. On się nam bardzo szybko zepsuje. Poza tym, premie do życia raczej nam się nie przydadzą. Więc wydaje mi się, że jednak zostaniemy przy tym pasie. Greetings! Normalnie każdy by powiedział, że to jest lepsze, że to wypadałoby nosić. Ale tak nie jest. 8 resa więcej. Wiele nie zmienia, zresztą my i tak mamy na razie maksimum. Bo coś nam tam daje tego resa, już tak nie pamiętam co. A, z tego mam, no tak. Greetings! Więc, no tak jak mówię, no... Średnio to się opłaca po prostu. Wolę nie ryzykować. Na przykład będziemy walczyć z takim Diablo. Nie daj Boże nam tam jakoś mocniej wygrzmoci, to... nam ten pas się posypie. A nie mam zamiaru trzymać dwóch podobnych. Wolę wybrać jeden. Dlatego to sobie sprzedamy. No i proszę, mamy 15 do magii. Tu mamy Resist Magic, całkiem fajny. Zaraz sobie porównamy. Co tu jeszcze mamy? Resist Cold i EMF. Resist Gold, tam mieliśmy jakieś rękawice chyba. Tu jeszcze dwa ringi, mana i atrybut. Nie, no to akurat słabe, to sobie sprzedamy. A te pozostałe rzeczy sobie na szybko porównamy. Good day. How may I serve you? Co ja tu mam? 18. To jednak na sell pójdzie. Resist Gold 48, my tu mamy 34. W sumie trochę więcej. Tylko, że 38 żywot... Nie, no w sumie to nie jest tak dużo. Na opartego byśmy się doczłapali do tego. Tylko czy ja mam jakieś premie do żywotności? Z itemów. Coś tu miałem. O właśnie, mamy to w razie czego. Jeszcze armor przeciw demonom. Nie wiem, czy to... nie byłaby ciekawa opcja na Diablo. Założenie tej obręczy. Ale dobra, to jeszcze będziemy o tym główkować nad tym. Dobra, resisty jeszcze, jak to wyglądają. Magic 36. Kurczę, no ta różnica jest całkiem duża. Ale w sumie i tak wyciągamy ten resist. Jak nam jest potrzebny. Mamy na przykład ten amulet. Koniec końców jakoś tam dochodzimy do maksa, więc... A w tym cloaku mamy jeszcze na dodatek mniej defa. Więc to jednak pójdzie na sell. Te rękawice sobie wymienię. Zdaję sobie sprawę, że tego nie możemy jeszcze nosić, ale to kwestia czasu. Teraz chyba jednak się przełamię i dam sobie coś w Dex albo w żywotność. To będzie chyba jednak dobry pomysł. Greetings!
Na razie sobie zrobimy przerwę od magii, a jak nam więcej perków zostanie do rozdania, będzie tych więcej tych punktów nam tutaj zalegać, to najwyżej damy sobie w tego Master Castera. I tyle. To z MF-em też sobie sprzedamy. Będziemy się tu bawić w jakieś MF-y na razie. Co ja mam na Hollywood? Mam jeden pierścień, amulet i kulę. W razie czego. Można powiedzieć, że ten setup miałby większy sens chyba tylko u Leorika, jak się tak zastanowię. Bo normalnie to nie ma żadnych lokacji, gdzie tych nieumarłych miałoby być więcej. No może jeszcze ewentualnie Lost Treasure, te modowe jaskinie, co przechodziliśmy, tam też byli sami nieumarli. Tyle, że tam jeszcze musimy pamiętać o innych premiach, na przykład do regeneracji. Więc no nie zawsze mogłoby być tak, że mielibyśmy na to miejsce po prostu. Też jakiś resist albo redukcja obrażeń mogą się później przydać. No ale dobra. Co tu na razie chyba nie wymyślał, tutaj ta kula nam się udostępniła. Co tu jeszcze mamy? Jakiś dex. Armor przeciw bestii, 10 magia. Chyba sobie pozwolę na jednego restoka. Stać nas. Ciekaw jestem, co tu jeszcze może wylecieć. 4 do 7 obrażenia od lightninga. No to już trochę lepiej. Właśnie rzadkie przedmioty mają to do siebie, że niby mają 4 cechy, a nie 2, czyli 2 razy więcej. Tylko że co z tego, skoro te cechy są ograniczone o połowę ich moc. Na przykład resów nie ma, na przykład resa na pojedynczą magię 50 czy 60%, tylko jest 25-30. I to samo jest na przykład z premiami tutaj do obrażeń. Więc tak na dobrą sprawę wychodzi na zero. Dlatego ja nie lubię tutaj rzadkich itemów w tym modzie. No to już może mogłoby mieć zastosowanie nawet, ale te wymagania mnie odstraszają, dlatego sobie dam spokój. Jakiś exp, jakiś resist. O, całkiem fajny DFI. Aż 5 punktów, to jest całkiem sporo. Tylko ubolewam nad tym, że nie ma nic poza tym, jest tylko ta jedna cecha. Jest procentowa regeneracja, tu mamy jakiś resist na strzały i żywotność, ale też poza naszym zasięgiem, póki co są te rękawice. 11 magia w pasie, ale też nie dla nas. Kurczę, no nie za fajnie. Nawet ta obręcz mi się podoba, szczerze mówiąc. Ja już w sumie nawet mógłbym ją zmienić na rzecz tego. Ta czapka to już w sumie jest trochę słaba, chociaż tu się nam coś niedostępnie widzę. Aha, bo my możemy z tych dwóch przedmiotów to nosić, rozumiem. Ale nie, myślę, że już do tego pasa też sobie nie wrócimy. Zresztą on mało daje. Teraz już pewnie Abundance jest dla nas dostępny, ten sufiks. On jest 2 razy lepszy od tego. Zresztą z Goldem nie mamy problemu, więc... Dobra, wiecie co? Kupimy sobie tą obręcz. Chociaż możliwe, że dość szybko ją zdejmiemy, ale... To DeFi nam fajnie wzrośnie tutaj. A nie, źle spojrzałem. Mi się zdawało, że to jest plus 2, to jest minus 2. No dobra, wiele nam to tutaj kuku nie robi, że tak powiem. Zyskujemy trochę Meleresa i DeFi. Chociaż nie obraziłbym się, jakbyśmy znaleźli jeszcze jakiś coś z Arrow Resistem, bo jest póki co tragedia 0-1. Dobra, tą wieśniaczkę już wywalimy. Trochę przeżytek. Valora też pomału będę tutaj rozważał. Rozważał będę zamianę go na coś innego. Tylko się znajdzie. O, proszę bardzo. Sorcerer Robe. 31 obrona. Ho, ho, ho. To już chyba jedna z tych wyższych, tak mi się wydaje. 40 siły, 115 magii. To jest w naszym zasięgu, tak na dobrą sprawę. Szkoda, że zwykła. Fajnie było, jakbyśmy tutaj znaleźli jakąś. Zrobię sobie jeszcze raz stok jeden. Resist Acid, 7 armor, też fajne. 13 magii. My mieliśmy chyba sferę z magią 11. Tylko kurczę, to 4000 kosztuje, ale wolę
zbyt pochopnie nie wydawać tej kasy. How may I serve you? A dla dwóch punktów magii to chyba nie warto jeszcze. Tego sobie na razie to zostawimy. A co my stąd mamy? Greetings! Tylko jeszcze magię byśmy musieli nadrobić. Ile nam tej magii? Nie no, trochę jeszcze brakuje. Dobra. Na razie sobie to może darujemy. Aj, co ja robię? Nie ten czar. Oj, teraz naprawimy. Greetings! Dobra. Te glowsy na razie do schowka. Good day. How may I serve you? Sobie tutaj damy. Momencik, a jeszcze byśmy tutaj dali. Był tu taki jeden amulet, właśnie. 114. Jeden brak, dobra. Ale nie, momencik. O, i mamy 116 wtedy. Do tego można by jeszcze było to wymienić. Chyba byśmy byli w stanie Greetings! Sobie tą togę założyć. 1000, no dobra, to jeszcze mogę się szarpnąć. Fajnie było, jakby jakaś niebieska się pojawiła tutaj. O, faster hit recovery, to też fajne, ale totalnie poza naszym zasięgiem, więc nie bierzemy tego. Amulet 15 do magii, 31 resa na fire. No to już całkiem ciekawe. Chociaż mamy całkiem sporą konkurencję, jeśli chodzi o te amulety. Ten amulet to nam by tylko służył do czytania książek. Więc ten res tutaj nie byłby potrzebny i tak. Chociaż mamy tutaj takie coś. Nie, wiecie co, ja kupię ten amulet, mimo że jest trochę drogi. Ale on robiłby, powiedzmy, za te dwa. Daje więcej resa na fire, więcej magii. Mielibyśmy to w jednym. Więc nawet mi się on podoba. Weźmiemy go sobie, niech stracę. A to i to sprzedamy. Dobra, o właśnie, Abundance jest tutaj. Tak jak mówiłem. Nacing of Skill. Też w sumie fajne, bo byśmy z Dexem nie mieli problemów. Tylko nam magii trochę zejdzie, no i magia też nam jest tutaj potrzebna. Kurczę, no też by się to przydało wziąć, ale wolę na razie tego nie robić, bo nam tej kasy zostanie. Dobra, buty sobie wymienię na te, co nam dawały siłę. I założymy sobie tą togę. How may I serve you? Nie wiem, czy tu coś jeszcze dawało nam siłę. O jest, smar, co to jest? Nie, to trzeba już sprzedać, to jest trochę siara. Ten amulet 10 siły. Dobra, to jeszcze mogę zostać, ale ten czepek to. Mógłbym się go już pozbyć. Bo... Trochę śmieszny jest. Wolę już jechać na obręczach. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, założymy sobie to. Spadnie nam Gold Fund, spadnie nam Cold Res. Ale w sumie na tego Colda za bardzo nie cierpimy na razie. Tylko właśnie, w razie co? Mamy coś na Colda? O, tutaj coś mamy, tylko nam Def potężnie spadnie. No, ale dobra, powiedzmy, że może być. Okej. No, już trochę lepiej to wygląda. 45. Ajdź, tylko co się z Gayfajem dzieje teraz? Kurczę, 5 punktów, mieliśmy 10. Więc tak na dobrą sprawę musimy wybierać, co chcemy wybrać. Wybierać, co chcemy wybrać, tak. Czy idziemy w Gayfaj, czy w obronę? No tak, bo tu mamy aż 4 punkty, plus 1, 5. A tu nie ma nic, mamy resisty za to.
No dobra, ale skoro już to kupiłem, to... To głupio byłoby to tak odstawiać, więc na razie sobie w tym pobiegamy, zobaczymy jak to będzie. Resist Fire, Resist Fire... O, Resist Fire nam się trochę naprawił, bo mamy to. Nie, no dobra, myślę, że jest chyba w porządku na razie. Możemy bez tego też, dobra. Będziemy sobie zamieniać taki... No tak, teraz założyliśmy, dlatego mamy tutaj jest. Dobra. Ale akurat na 16 poziomie będziemy musieli jednak mieć tą infrawizję, bo Diablo może się pojawić dosłownie wszędzie. Może on być dosłownie w każdym miejscu tutaj. Dlatego no, lepiej, żebyśmy go wcześniej znaleźli. Żebyśmy go wcześniej zobaczyli, bo nam wyskoczy nagle niespodziewanie. A co tu się dzieje? Ach, no tak. Zapomniałem na śmierć, przecież to Dermon Diamond. Ale, moment. Możemy sobie tutaj zmienić tą kulę. O. Tak, na tym setupie nie walczymy, więc niepotrzebny nam rezist. Tutaj z kolei idealnie na styk możemy sobie w razie co zamienić. Myśmy potrzebowali na lightning więcej. Tu możemy zamienić jeszcze, żeby mieć więcej ognia, albo to. Na magię mamy 49, ale w razie co możemy, tutaj mamy jeden ring. Możemy sobie magię nim podbostować, albo ewentualnie ten amulet. Możemy sobie zapewnić resist na Lightning, Fire i Magic na takim przyzwoitym poziomie. Na Cold niestety gorzej, mamy te buty tylko, które niestety, no, nie możemy ich nosić, musielibyśmy zbroję zmienić na przykład na tą, żeby nie chodzić z gołą klatą. Ewentualnie jeszcze ta druga tunika, ale może nie będę jej wyciągał na razie, bo i tak już mamy tutaj niezły pierdzielnik. Może sobie nie dokładajmy. Dobra, myślę, że jest chyba dobrze. Dobra, ten set powinien nam się omijać, jak nie mamy EQ włączonego. Tak, dobra, więc nie mamy się tutaj co przejmować tym trzecim. Póki na niego nic nie włożymy. Dobra. To by było chyba na tyle. Aj! Zapomniałem. Mikstury mamy sobie zabierzemy. Skoro już je mamy, to warto będzie ich użyć. Potrzebne. Tu mamy Hydrę 187. No ale Hydrę w sumie możemy sobie maksować w komnacie kości z tego tomu starożytnego. Więc w sumie te książki nam nie są potrzebne. No ale nie będziemy tu się raczej bawić w jakieś większe farmy. Chyba, że będą jakieś problemy z przeżywalnością. Nie będziemy w stanie kontynuować serii. Wtedy się tam coś może zakręcę tu i ówdzie, żeby sobie poprawić osiągi. Ale to nie teraz. No dobra. Odkryliśmy sobie 15 poziom, odkryliśmy sobie cały tutaj Lazarusa. A właśnie, możemy jeszcze na szybko przelecieć ten poziom, sprawdzić, czy aby na pewno gdzieś tutaj nie ma tego eliksiru, ale widzę, że chyba nie. Więc albo on będzie gdzieś niżej, na przykład na poziomie 16, bardzo, bardzo prawdopodobne, albo po prostu mamy do czynienia z jakimś błędem. Że po prostu go nie wygenerowało. Jakiś pech po prostu. Ale nie, wydaje mi się, że możemy go chyba jeszcze spotkać. Zobaczymy. Ale dobra, na razie zapraszam was na następny odcinek. Ten sobie już zakończymy, gdyż trochę trwa. W następnym odcinku zejdziemy sobie na poziom 16 i być może wreszcie stawimy czoła samemu Diablo. Mam nadzieję, że walka z nim zakończy się dla nas sukcesem. A na razie żegnam się z wami. Zachęcam was oczywiście do łapkowania, do zostawienia komentarzy, subskrypcji oczywiście. No i cóż, żegnam się z wami, do następnego. Trzymajcie się, cześć!